A później tutaj rewanż na Bernabeu. Rozpoczynamy to spotkanie. Pablo Maffeo. Ma więcej miejsca Pablo Maffeo. Obrata piłka na lewą stronę. Borja Garcia już ją opanował. Borja Garcia ze strzałem broni dobrze Keylor Navas. Nie było teraz dobitki ze strony żadnego. Za tą piłką Lucas Vázquez, ale ta piłka była pierwotnie kierowana do Vázqueza właśnie. Benzema przeszkodził. Teraz cross Ronaldo i gol! I gol! I wreszcie Real Madrid zdobywa tę bramkę. Mówię wreszcie, bo próbowali od samego początku. To już któraś dogodna sytuacja i w 11 minucie trafia. Widzimy raz jeszcze krótko rozegrany ten stały fragment. Marcelo, piłka jak bumerang, wróciła do Krosa i Cristiano Ronaldo uderzył, nie pozostawiając złudzeń. Nie miał już tutaj żadnych szans Bono, który wcześniej bronił kilkakrotnie strzały podopiecznych Zinedina Zidana, ale teraz piłka ugrzęzła w jego siatce. Bramkarz Girony kapituluje po raz pierwszy w tym meczu, ale pamiętamy ten mecz, to spotkanie z rundy jesiennej. Wtedy też... Skoro wiedziałeś, że za momencik będziesz mógł kontynuować ten swój lekko przydługi wywód, teraz piłka na lewej stronie boiska, jest tutaj już Joka Mokika, ucieka do linii końcowej, zdołał dośrodkować i to dobrze dośrodkował! Ale uderzenie jednak minimalnie niecelne. Nie tylko Christian Stuani, ale też... Dobry ten cross Varana, wymierzony w punkt Ronaldo! W swoim stylu, ale tym razem nie udało się jednak trafić w bramkę. Varan. Miękko, ale bardzo dokładnie do Benzemy. Dobrze pokazał się Benzema. Benzema! Na czwarty metr już tam nabiegał na piłkę. Mateo Kovacic ratuje się Girona. Fantastycznie wygląda, jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki. Rafael Varan. Lucas Vázquez. Nie było tam faulu Benzemy. Uznał arbiter, szukał prostopadłej piłki. Dokładność podań. Toni Kroos 100%. Alex Granel 75%. 100% i asysta. Teraz już jest Lucas Vázquez ze strzałem. Chętnie uderzają dzisiaj na bramkę Bono zawodnicy Realu Madryt. Bardzo często z dystansu. W 27. kolejce La Liga z Getafe. Później w Parku Książąt na Parc des Princes z Paris Saint-Germain w tym meczu rewanżowym Ligi Mistrzów. 2-1. Ostatnio wygrana z Eibarem. 2-1. Teraz uwaga, nie było spalonego. Będzie bramka. Gol! Nie! Niezaliczony. Niezaliczony, pokazuje Cristiano, że tutaj nie było spalonego. Arbiter innego zdania, ja też mam poważne wątpliwości. Jak patrzę na ciebie, to też nie jestem pewien, czy tutaj był... Nie było spalonego. Spalony. Idealnie w linii ustawiony. Oczywiście. Z Johanem Mochiką. Lucas Vázquez, ta bramka powinna zostać uznana. Kolejne... Johana Mochika, tutaj widzimy jeszcze raz tę sytuację. Nie było. Byłego stopera Granady. Fantastycznie pod tym względem wygląda Fante. Problemy z wyprowadzeniem piłki Mareali. To jest okazja teraz przed Gironą. Nie ma bramki jednak. Dobra interwencja Keylora Navasa, piłka w boisku nie będzie, przynajmniej na razie, rzutu rożnego, faul jednak. Granel, lewa noga, dobra wrzutka i gol! To jest to, o czym mówiłeś, kapitalna była ta wrzutka, 1-1, a Cristian Stuani trafia. Tak, to nie są żarty, po raz 16. Bitych przez Alexa Granela, który zalicza 6. asystę w tym sezonie Primera Division, a Cristian Stuani tą 16. bramką wysyła kolejny sygnał, że być może nawet warto go rozpatrywać pod kątem wejścia z ławki w reprezentacji Urugwaju. Kapitalnie zgubił krycie Cristian Stuani. Pamiętamy słowa Pablo Machina, kiedy na Montilivi przenosił się właśnie Cristian Stuani. Wówczas szkoleniowiec Girony powiedział, potrzebujemy napastnika doświadczonego, ale także takiego, który da nam bramkę. Fantastycznie wybiegł do tej piłki Cristian Stuani. Też mocny strzał, nie pozostawiający żadnych szans Keylorowi Navasowi. Navas kapituluje 1-1 i w 30 minucie wszystko rozpoczyna. Nic sobie nie robił z tego, że atakował go dosyć ostro Granel. Jest cross do Ronaldo. Ronaldo! Mocny strzał! Miał kłopoty, ale jednak złapał piłkę Bono. Spora wymienność pozycji w Realu Madryt. Otwierają. A może Marco Asensio? Tak, Asensio Bono! Dobrze broni Bono. Już sam nie wiem, który strzał był trudniejszy dla Marokańczyka. Tutaj nie było takiej siły jak przy uderzeniu Cristiano Ronaldo. Pozzi nie oczekiwał, że będzie na Montilivi pokazywał nawet lepszą formę niż w czasach Espaniolu. Johan Mochika, dobra ta wrzutka, nikt tego nie przeciął, nikt tego nie zamknął, ale naprawdę ładną piłkę, dobrą.
Wziął dwukrotnie głęboki oddech, ruszył. Ronaldo, odbita piłka, Bono. Trochę zneutralizowana siła tego strzału przez mur, ale to mogła Barcelona. Za chwilę do tego wrócimy, bo teraz jest Dani Carvajal. To mogło być bardzo efektowne. Nie wyszło jednak Cristiano. Zawodnicy Realu Madryt teraz dopiero zbliżyli się do opora karnego rywala. Lucas Vázquez do Benzemy. Benzema świetnie. Ronaldo i gol! Tak! Piłka wpada do bramki. Było trochę szczęścia. Piłka odbiła się od aluminium, ale ostatecznie Bono kapituluje po raz drugi. Świetne było to podanie od Benzemy do Cristiano Ronaldo. No i znów kibice na Santiago Bernabeu mogli wykrzyczeć si. A jeżeli ktoś wątpi w Karima Benzemę, tak nawiązując, parafrazując słowa Zinedina Zidana, powinien odwijać sobie takie akcje. Benzema może rozgrywa swój najgorszy sezon, jeżeli chodzi o bramki w Primera División, ale potrafi otwierać akcje właśnie w taki sposób. 20 trafienie. Teraz strzał, czyżby Johan Mochica? Tak, lewa noga, Mochica! Zdecydowanie przesadził tym razem Johan Mochica. Stracił równowagę Pablo Maffeo. Jest Marcelo, dobra ta wrzutka w kierunku Cristiano Ronaldo. Łapie się za głowę Portugalczyk, bo wie, jaka to była szansa, ma czego żałować. Marcelo dobrze do Benzemy, Benzema natychmiast na pole karne. Ronaldo jeszcze odegrał i gol, jest gol! Tak, pięknie to rozegrali. Lucas Vázquez z pierwszej piłki, ale znów piękna akcja i znów... O to właśnie chodziło w tym wyciąganiu Girony z własnej defensywy. Pomylił się Jonas Ramalho, walczący tam z Karimem Benzemą. Znakomicie dzisiaj gra, jeżeli chodzi o budowanie akcji ofensywnych francuskiej napastnik. Później nie zdążył Bernardo Espinosa, czyli ten zawodnik, który wcześniej zaliczył kluczową interwencję po dośrodkowaniu i Lucas się błyskawicznie zorganizować i wybili z rytmu zawodników Zidana. Pięknie Marcelo do Marco Asensio, poprzeczka! Tym razem próbował na czoło, ale trafił w aluminium. Dani Carvajal łapie teraz, otworzył drogę Marco Asensio tym podaniem. Benzema, Ronaldo, gol! Ma już 3 bramki, ma także asystę Cristiano Ronaldo. To jest jego wieczór, to jest jego mecz na Estadio Santiago Bernabéu. Już chciał zakończyć to wszystko sam Karim Benzema, żeby wreszcie zdobyć bramkę, której tak bardzo mu brakuje. No i Cristiano Ronaldo w trakcie tego pościgu z Leo Messi dzisiaj pokazuje się z naprawdę spektakularnej strony. 21 goli Portugalczyka, 24 trafi, będzie to Lozano czy Olunga. Borja Garcia, dobra wrzutka i jest gol, tak! Jest bramka dla Girony na 2-4. To jest dokładnie to, co mówiłeś, co powiedziałeś, że Girone zawsze stać na bramkę. Jest gol, 2-4. On długo wisiał w powietrzu. Za chwilę to zobaczymy jeszcze raz. Nie było oczywiście spalonego. Nie był faulowany też Carvajal. Piłka wturlała się do bramki, ale liczy się to, co w sieci. 4-2 Real Madrid prowadzi z Gironą. Nie ma mowy tutaj o faulu Cristiana Stuaniego. Nawet nie podpierał się specjalnie. Granel na pole karne. Dobra wrzutka, jak niewiele zabrakło. A Girona złapałaby kontakt, ale Girona walczy. Girona się nie poddaje. Maxi Gomez Celty. Oj, 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 teraz błąd. Będzie okazja. Ratuje to Keylor Navas. Ale jaki to jest błąd? Realu Madryt przy wyprowadzeniu piłki, a wiemy, że Cristian Stuani potrafi z takich błędów czerpać pełnymi garściami. Fatalnie Rafael Varane. Luka Modric, świetnie do Bale'a. Bale! Koniec! To jest koniec Girony w tym meczu. 5-2. I już nikt nie może mieć złudzeń. Real Madryt dopisze 3 punkty. Gareth Bale! Kolejna znakomita akcja podopiecznych Zinedina Zidana. Znów udział. Nie było spalonego, rzecz jasna, idealne w tempo to podanie od Luki Modricia. Także jeden z najlepiej podających piłkarzy w całej La Liga Santander. Nie tak dobry jak Toni Kroos, ale... Który popisał się hat-trickiem przy okazji zwycięstwa nad Las Palmas. 6-0. Prostopadła piłka. I już od razu jest okazja dla Girony. Broni jednak Keylor Navas. Oni zawsze grają do końca. Uderzał.
lewa noga, dobre dośrodkowanie, gol! Gol to jest ósme trafienie w tym meczu, trzecie dla Girony. 5-3. Mówiliśmy, że trzeba uważać na Givi, a zrobił z niego kapitalnego zawodnika, groźnego w tych akcjach ofensywnych Pablo Machin. No i widzimy, jak tutaj pomylili się w kryciu zawodnicy Realu Madryt, tylko przyglądał się na czo. Jak były zawodnik Granady pakował piłkę do siatki, idealne uderzenie. Swoją drogą myślę, że Girona każdym takim meczem zyskuje fanów. Także w Polsce. Gator na was. Toni Kroos. Dobre podanie. Ronaldo! Gol! Cristiano Ronaldo dziś trafia po raz czwarty. Ma także asystę na koncie. Bramki numer 9. Gol de Cristiano Ronaldo, pase de Toni Kroos. Dzisiaj Niemiec też rozgrywa naprawdę znakomite spotkanie. Jeden z najciekawszych meczów tego sezonu Primera División. Wizytówka La Liga.